Dzień dobry, witam Was wszystkich serdecznie. Dzisiaj Wam chciałem pokazać, w jaki prosty sposób można sprawdzić, czy telefon jest na podsłuchu tak samo wyłączony, jak i załączony, oraz w jaki sposób można to skasować. Więc pierwszy sposób na sprawdzenie, czy telefon jest na podsłuchu: wchodzicie w telefon, w dzwonienie, wciskacie gwiazdkę, hash, 21 hash, no i dzwonicie. I teraz, jeżeli telefon nie jest na podsłuchu, wyświetlą się Wam takie komunikaty: przekazywanie połączeń, głos nie przesyłany dalej, dane nie przesyłane dalej, faks nie przesyłany dalej, SMS nie przesyłany dalej, synchronizacja nie przesyłane dalej, dane synchronizacji nie przesyłane dalej, pakiet nie przesyłany dalej, pad nie przesyłany dalej. Jeżeli macie jakiś inny numer telefonu wpisany, to znaczy, że telefon jest na podsłuchu. Później za chwilę powiem Wam, jak to skasować. A teraz Wam pokażę jeszcze jeden kod, czy na wyłączonym telefonie jest gdzieś przekazywane połączenie. Kod do tego to jest gwiazdka hash 62 hash, no i dzwonimy. No i wyświetlił się taki komunikat: przekazywanie połączeń, jest głos, jest podany numer. I tutaj będzie podany numer Waszej skrzynki pocztowej lub jakiś inny, na który żeście przekazali połączenia. Jeżeli numer jest inny, no to znaczy, że coś jest nie tak. I teraz Wam pokażę jeszcze jeden kod. To jest hash, drugi raz hash, 002 hash. I tutaj teraz, jeżeli wciśniecie, no to połączenia, przekazywania, wszystko zostanie usunięte. Jest przekazywanie połączeń, wymazywanie zakończone pomyślnie. No i teraz macie w ten sposób, jeżeli mieliście jakieś podejrzane połączenia, w ten sposób możecie wykasować wszystko. To by było na tyle. Dziękuję za oglądanie. Zapraszam do subskrypcji mojego kanału, jeżeli film Wam się spodobał, i nie zapomnijcie wcisnąć dzwoneczka. Dziękuję, na razie.